tym roku Górny Śląsk szczególnie uroczyście obchodził Dzień Świętej Barbary, patronki górników polskich. W obchodzie udział wzięli prezydent Rzeczypospolitej, minister Mintz, przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych oraz korpusu dyplomatycznego. Goście zjechali do dąbrowieckiej kopalni Niwka, gdzie na głębokości 130 metrów pod ziemią, zbudowanej przed 100 laty kaplicy Świętej Barbary, odbyło się tradycyjne nabożeństwo. Z kolei goście udali się do Katowic. Tu nastąpiła dekoracja zasłużonych przodowników przemysłu węglowego. Wincenty Pstrowski, najsłynniejszy dziś górnik polski, rekordzista rębacz z kopalni Jadwiga, otrzymał order Polonia Restituta. Wszyscy odznaczeni wzięli udział w reprezentacyjnym balu górniczym, który odbył się w Sosnowcu. Poloneza poprowadził sam pan prezydent. Bal wypadł wspaniale. Nic dziwnego, wiadomo przecież, że górnicy to chłopcy do tańca i do różańca, a zwłaszcza do pracy. Górnikowi przede wszystkim kraj nasz zawdzięcza swój stały rozwój gospodarczy. Dlatego też święto polskiego górnika stało się w tym roku świętem całego narodu. W Pstrowskim i jego towarzyszach widzi Polska prawdziwych bohaterów pokojowego wysiłku na miarę nieznaną w naszej historii. Uroczystości związane z Dniem Świętej Barbary zakończyły się inauguracją roku szkolnego w Krakowskiej Akademii Górniczej. I w tym obchodzie wzięli udział prezydent, ministrowie i liczni goście. Na Akademii Górniczej obowiązuje tradycja. Objawia się to nie tylko w strojach studentów, ale i w tradycyjnych obrzędach. Oto obrzęd związany z inauguracją roku szkolnego, polegający na skoku przez skórę. Celebrantem jest tu Lis Major, który dokonywa przyjęcia przyszłych inżynierów i techników do społeczności górniczej. Walka, nauka, praca. Pod tym hasłem obradował w Warszawie pierwszy krajowy zjazd Związku Walki Młodych. 1300 delegatów z całej Polski serdecznie witano premiera Cyrankiewicza, marszałka Żymierskiego i wicepremiera Gomułkę, wręczając im upominki. Burzliwą owację zgotowali ZWM-owcy delegatom zagranicznym, którzy witali zjazd w imieniu młodzieży francuskiej, angielskiej, jugosłowiańskiej, czechosłowackiej, greckiej, bułgarskiej i chińskiej. Jak widać, delegat demokratycznej młodzieży Chin zdobył sobie szczególną sympatię uczestników zjazdu. Na zjeździe obecny był świetny poeta francuski Paul Éluard, który oświadczył: nigdy jeszcze nie widziałem czegoś równie wspaniałego, jak to powszechne zbratanie młodych, w których sercach płonie entuzjazm i umiłowanie idei wolności. Gruźlica jest jedną z najgorszych klęsk społecznych naszego kraju. W walce z tą straszną chorobą przoduje wzorowe sanatorium dziecięce w Lagiewnikach pod Lodzią. Doskonały personel lekarski i świetne wyposażenie techniczne pozwalają na wczesne rozpoznanie choroby. Dzieci chore izoluje się ściśle od zagrożonych gruźlicą, stosując w obydwu wypadkach odrębne metody leczenia. Te dzieci nie wiedzą wcale, że grozi im gruźlica. Mieszkają w jasnych i czystych pomieszczeniach, są dobrze odżywiane i pozostają pod czujną opieką lekarską. Kiedy niebezpieczeństwo minie, wrócą do swoich rodziców. Tydzień przeciw gruźliczy otworzył pan prezydent swoją wizytą w Lagiewnikach, gdzie zapoznał się szczegółowo z rezultatami pracy i z potrzebami sanatorium. Mali pensjonariusze serdecznie witali miłego pana, który z nimi długo gawędził i żartował. Tydzień przeciw gruźliczy był przypomnieniem, że każdy z nas w miarę swych sił winien przyczynić się do walki z klęską społeczną,
która zagraża przede wszystkim naszej młodzieży i dzieciom. Tuż przed Bożym Narodzeniem zawinął do Gdyni statek Eastern Prince, przywożąc około 1500 repatriantów, byłych żołnierzy polskich. Wielu z nich nosi zagraniczne ordery, ale w Anglii co najwyżej dostąpić mogli zaszczytu kopania kartofli. Niektórzy przywieźli żony Angielki. Polska będzie ich drugą ojczyzną. Dzieci urodzone za granicą i częstokroć nieznające polskiego języka obchodzić będą pierwszą gwiazdkę w ojczyźnie. Nie wiemy, jak w tym roku jest w Anglii, ale w polskich sklepach panuje ogromny ruch przedświąteczny. Na grzeczne dzieci czekają podarki, które aniołek położy pod choinką w wieczór wigilijny. Książki są znacznie tańsze od zabawek, a przyznać trzeba, że wybór w tym roku jest naprawdę duży. Kto ma zręczne paluszki, może sam sporządzić wiele pięknych ozdób choinkowych. Gdy zapadnie noc wigilijna, a pod choinką żyje zaczarowany świat zabawek, radują się z serca dzieci na całym świecie. Oczywiście nie ma świąt Bożego Narodzenia bez szopki. Oto osobliwa szopka w Bambierzycach na Dolnym Śląsku. Wszystko jest zmechanizowane i poruszane elektrycznością. Może to zbytni konserwatyzm, ale nam się wydaje, że ładniej wygląda prosta i nieruchoma szopka, którą pamiętamy z czasów naszego dzieciństwa. Halinę Lipińską przyjaciele naszej kroniki znają z naszych reportaży o młodzieżowym wyścigu pracy w Lodzi. Wieczór wigilijny spędza młoda rekordzistka w otoczeniu swoich najbliższych. Wesołych świąt, panno Halinko. Polska Kronika Filmowa składa serdeczne życzenia świąteczne pani, pani koleżankom, wszystkim swoim przyjaciołom i widzom. Konferencja Wielkiej Czwórki została odroczona. Tłumy widzów i dziennikarzy asystują przy zamknięciu konferencji. Molotow, Devin, Bido i Marshall zbierają się dziś po raz ostatni. W posiedzeniu w dniu 15 grudnia Bevin oświadczył, że radzieckie propozycje w sprawie odszkodowań niemieckich są nie do przyjęcia. Minister Molotow odpowiedział na to, że nie ma żadnych nowych propozycji w tym zakresie. Sytuację ostatecznie wyjaśnił marszał, stwierdzając, że wobec niedojścia do porozumienia najlepiej będzie odroczyć sesję na czas nieograniczony. Fiasko konferencji jest jeszcze jednym dowodem, że mocarstwa zachodnie zdecydowane są kontynuować politykę kokietowania nacjonalizmu niemieckiego. Odpowiedzialność za to spada przede wszystkim na marszala i Bevina.
Narody kolonialne buntują się przeciw swoim władcom. Ostatnio Francja miała poważne kłopoty na Madagaskarze. Powstanie ogarnęło całą wyspę. Rozpoczęła się regularna wojna oddziałów francuskich z krajowcami. Wynik jej był oczywiście przesądzony. W miejscowości Mancha Canaria, gdzie złożyło broń około 4000 tubylców, zainscenizowano efektowną uroczystość kapitulacyjną. Dowódcy pokonanych plemion na kolanach prosili białych władców o łaskę dla swego ludu. Nareszcie koniec walk. Madagaskar cieszy się, że nie będzie już pacyfikacji, nie będzie bomb lotniczych i zamilkną ziejące ogniem działa. Czy na długo? Nowa sportowa maszyna radziecka, która budzi sensacje w sferach automobilistów. Kierowca Ponizowkin ustanowił rekord szybkości dla wozów malolitrażowych, osiągając około 200 km na godzinę. Paryż, który oglądał już wiele niezwykłych rzeczy, przeżył ostatnio jeszcze jedną wesołą sensację. Ten imponujący orszak weselny towarzyszy gwieździe cyrkowej Odette Bouillon, która dziś bierze ślub z klounem Karoli. Do ołtarza nie dopuszczono, wobec czego musiały zaczekać przed kościołem. W ten sposób sprytny przedsiębiorca cyrkowy, finansując ślub swoich aktorów, zareklamował jednocześnie widowisko, w którym Odette i Karoli grają główne role.